Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tybelgens i witam Was w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. W dzisiejszym odcineczku przewozimy podwozie wozidła, czyli 55 ton ładunku o niebywałych wymiarach, jakich mamy 8,30 na 6 na 4 i 1 metra. Oczywiście, jeśli chodzi tutaj o zysk, jeśli nic się nam nie wydarzy po drodze, to na zysk wyniesie 52 269 zł. Co więcej mogę powiedzieć, dokąd widzimy, nie ma tutaj szczegółowych informacji, ale mamy tutaj 400 km do przejechania. Czyli to nie jest dzisiaj krótka trasa. Nie jest lekki ładunek, nie jest krótka trasa. Maksymalna nasza prędkość, z jaką możemy tutaj jechać, niestety, tylko 60 km na godzinę. To oczywiście tutaj powoduje automatyczne wydłużenie tej trasy. Muszę tutaj zmienić tylko sobie ustawienie jeszcze głosu. Znowu zapomniałem. Kolejna kwestia. Uderzam w mega ciężką górę. Ok, widać, że ta góra jest faktycznie mega ciężka. Ale myślę, że nasz zestaw sobie z tym poradzi. Ok, sprawdzę, ile mamy osi, ale to nie do końca widzę na przyczepie, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak? Chyba więcej co? 4, 6, nie, 10. Dobra, bo tam są 4 osie. Nie ma więcej. Czyli mamy łącznie 10 osi. Ok, piloci już tutaj na nas czekają. Dobra, ja tutaj sobie zmienię tylko ustawienia. Ustawienia co do dźwięku. Dźwięk ogólna. Zmniejszymy co do 50%. Ok, teraz mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. Dla mnie to jest nie lada wyzwanie. Okej, okay, tam też już pilot wystartował. Jakby nie patrząc, to ten gabaret przewodzimy dosłownie. Można powiedzieć, że jeszcze za dnia jest godzina 20:42. Nie wiem, jak blisko mogę sobie pozwolić jechać swoim pasem, właściwie pasem prawie że przeciwnym, ale chodzi o to, żeby nie zahaczyć tutaj maszynom o żadne przeszkody, które stoją na poboczu jezdni. Wyjazd to myślę, że jeszcze będzie w miarę łagodny. Dobra, dostęp do kabiny, bo jak jestem poza kabiną, to niestety jestem bardzo mocno rozkojarzony. Opa, czemu on nie chce przyspieszyć? Powinien bardzo ładnie przyspieszyć. Że zestaw jest długi, to jeszcze dodatkowo jest naprawdę bardzo szeroki. Jak się nie mylę, to właśnie na 6 metrów szerokości. Ale praktycznie idziemy przy krawężniku i będzie wszystko ok.
Przy tym rolniku przy osi jezdni. Teraz będzie wszystko tak, jak się należy. Dortmund, czyli musimy przejechać przez miasto. Na wesoło nie będzie. Ale szczęście tylko dosłownie kawałeczek. Wiedziałem, że się nie zmieszczę. Doszło do uszkodzenia pojazdu. Światła nas nie obowiązują. Co na razie mamy bardzo fajnie pustą, z tym, że do celu tutaj mamy jeszcze ponad chyba 7 godzin jazdy. Także jak wspominałem tutaj na początku, nie lada wyzwania na nas czeka. Okej, musimy tutaj jakoś uruchomić tempomat. km, ale to jest moim zdaniem troszkę za mało. Laboratorium tak mogę włączyć dopiero jak się zatrzymie. Ale chyba to będzie korek. Teraz zatrzymiemy się. Okej, na pewno naciskam klawisz, ale tak naprawdę nie mamy wpływu na to, aby włączyć i wyłączyć, znaczy żeby wyłączyć, włączyć i włączyliśmy, ale nic poza tym, czyli z tempomatu w tym momencie nie jesteśmy w stanie skorzystać. Okej, sprawdzimy jak nasz ładunek się trzyma, robi się tutaj coraz ciaśniej. Już myślałem, że dojdziemy do jakiejś autostrady, która umożliwi nam znacznie szybszą jazdę, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy tutaj jechali jakimiś wichami. Zastępnie mówiąc, jest tutaj dla mnie bardzo uciążliwe. Okej, stację przejeżdżamy. Ogólnie naszym własnym samochodem nie jeździmy, bo nas nie stać na taki samochód. Tak jak mówiłem, na razie chcemy zarobić na ten samochód, a być może nawet na cały warsztat tutaj sobie zarobimy. Okej, jeśli tutaj chodzi o tą trasę, to jest już taki trasa zdecydowanie na długi dystans. O 4 rano będziemy na miejscu.
65 jedziemy i widzę tutaj pilot dotrzymuje nam tempa, więc w tej czwartej ten czas powinniśmy jednak tutaj uszczypnąć ten dojazd, o ile nie wyjdą jakieś nieprzyjemności z czasu podróży. Okej, troszkę musieliśmy się tutaj podkulać pod góreczkę. Okej, pilot zajrza mu drogę. A blisko było. Tak naprawdę mogłaby być to moja wina. Okej, ciekawe, czy pilot otrzymuje nam tempa. Tak widzę, że utrzymuje nam tempa. Teraz trzeba zdecydowanie zwolnić. Okej, do celu pozostało niecałe 300 km. To już jest dobra wiadomość, ponieważ ta trasa już nam mocno się tutaj uszczupliła, dzięki czemu jesteśmy coraz bliżej celu. Jak widzicie, w tym momencie już udało się uszczypnąć te kilkanaście minut. Praktycznie przewidywany czas dostawy jest to godzina 4 nad ranem. Oczywiście jest 5 godzin jeszcze jazdy, ale z tym czasem myślę, że jeszcze tutaj uszczuplimy. Okej, czyli kolejna ciężarówka, która nas minęła bez żadnego szwanku. Tak jak już wcześniej wspominałem, musimy naprawdę bardzo uważać, żeby nie zahaczyć tutaj tych przeszkód, które znajdują się na poboczu jezdni, jak i tych też, które się znajdują bezpośrednio na jezdni. Co się też wiąże z tym, że są to też pojazdy osobowe i ciężarowe. Więc na to tutaj też musimy zwracać szczególną uwagę. Uszkodzenie na szczepie 1%. Zobaczcie, dotknąłem prawdopodobnie pachołka pikietażu, dokładnie mówiąc. I w ten sposób też doszło do uszkodzenia pachołka. Okej, słuchajcie, bardzo mocne zmęczenie za kółkiem kierownicy. To zupełnie nie zmęczenie, które jest w grze, ale które jest w realnym życiu. Czyli po prostu ja tutaj siedzę i usypiam, i nie wiem, dokąd już zmierzam. Ogólnie chciałem dojechać do stacji, ale mamy po drodze stację. Więc do tego punktu sobie kasę dojedziemy i tam sobie zrobimy małą pauzę.
Okej, czyli odkryliśmy tutaj w tym momencie miasto Kassel. Okej, policja tutaj ze wszystko obstawia. I za chwilę się tego miasta wydostaniemy. Uszkodzenia naczepy, ale kurde, w 100% niestety nie dowiozłem towaru. To jest najgorsze, co może być. Ok, udało się no, odkryć agencję pracy. Byśmy chcieli stworzyć własną firmę, mieć ciężarówki, zatrudnić pracowników, to właśnie w takich punktach jak agencja pracy. km 238. Tyle nam po prostu do celu pozostało. Czyli tutaj nadal chyba nieco więcej niż połowa. To na miasto się prawdopodobnie przeze mnie zakorkowało. Ale sobie w takiej sytuacji oczywiście pojedziemy. My z Kassel już wyjeżdżamy. Miasto powinno się za chwilę pomału rozładowywać. Ok, przydałby się jakiś pas awaryjny, nie ukrywam. Lub po prostu. Ojej. O tym też mówiłem. Zahaczyliśmy. Powodują tutaj naprawdę duże straty. No i to jest to, o czym też tutaj wspominałem przed chwilą. To jest moje zmęczenie. To jest nic innego, to jest po prostu moje zmęczenie. Dlatego też tak dzisiaj kiepsko tą ciężarówkę prowadzę. A gdzie to, no, teraz w tym momencie po tym zdarzeniu się nieco ocknąłem, ale to jest takie ocknięcie, taki skok adrenaliny, ocknięcie się dosłownie na kilka chwil. A teraz pod góreczkę 21 i na czwartym biegu. Okej, przerzucamy. Będzie to szło lepiej. Czyli zjeżdżamy z głównej trasy. Okej, to co mówiłem, to był taki skok adrenaliny na chwilę. Oczy przestały mi się tutaj kleić. No i w tym momencie już ponownie się oczy kleją. Okej, czyli w tym momencie nam zostało jeszcze 3,22 minuty, 216 km. Ja tutaj się po prostu za chwilę zatrzymuję, ale w tym momencie się z moim wydarzeniem się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę oraz komentarza. My w ten czas tutaj musimy sobie zarządzić małą przerwą, odpocząć chwilę. I po prostu będziemy ruszać w dalszą podróż. Cześć, czołem.